Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 26 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Diablo 3 Reaper of Souls. Moi drodzy, najprawdopodobniej w tym odcinku kończymy sobie trzeci akt, więc ciekawie, bo nie zostało nam właśnie z tego, co patrzyłem, już dużo do końca tego aktu. Zostało nam już naprawdę mało rozgrywki. Tu chyba mamy powrót, tak. Mam nadzieję, że się nie przeliczysz. Czyż ona musi być taka obrzydliwa? Ten dialog już był oczywiście. Dobra, moi drodzy, my w dalszym ciągu zwiedzamy sobie oczywiście Wieżę Przeklętych. Musimy odnaleźć jeszcze jedno serce grzechu, bo serce grzechu jest... są dwa serca. No i musimy oczywiście się ich pozbyć. Jedno mamy już z głowy, zostało nam właśnie jeszcze to drugie w właśnie tej Wieży Przeklętych. Dobra, także ruszajmy. Oho, Elite Consensus. O kurde, jak mi odrzucił, co to było? What the hell? Co to miało być w ogóle? Dobra, cyk, dwójeczka i lecimy. Okej, łatwo poszło. Kurde, ale dużo życia straciłem. Najgorzej, że jeszcze stoję w tej truciźnie. Dawaj, dawaj, nekromanta. Jeszcze. Dawaj, Andrzejek. Kurde, czemu on mnie obrywa? Aha, bo ma jakąś tarczę na sobie. Dobra, pięknie. Czy ja dostałem jakiś przedmiot? Dostałem, ale niestety gorszy. To prawda, zwiększał mi trochę obrażenia, ale obniżał mi regenerację i wytrzymałość dosyć sporo, także... W ostatecznym rozrachunku niestety wychodziłem na minus. Dobra, teraz poczekajcie, bo już w sumie... Dobra, pójdziemy może na razie tutaj. Zobaczymy. Nie jest to jakaś spora lokacja, także... Zwiedzanie też nam bardzo długo nie zajmie tej wieży. Okej, ładnie weszła dzida, dobrze. Oho, kolejna elitka, dużo tych elitek. Drą ich ciało. Posłuchaj ich krzyków. Jakaż to słodka muzyka. Ten dialog chyba też już był, o ile się nie mylę. Dobra, ten dalej ma tarczę jakąś na sobie. Umieraj, stary. Okej, dostał. Jak tam te przedmioty nasze? Wow, patrz ile dostajemy regeneracji z tego przedmiotu. Co prawda trochę będę mieć obniżone obrażenia, ale regeneracji z kolei bardzo dużo dostaję, także weźmy to sobie. Obrażeń i tak mam naprawdę sporo, więc... Jak mi się troszeczkę obniżą, to nic się nie stanie. Dobra, jak tu ten teren wygląda? Oho, coś nas goni, jakiś ancymon. Dobra, po ancymonie. Dobra, tu jeszcze mamy jakieś przejście, widzę, albo i nie. Okej, tu chyba ślepy zaułek już jest, albo nie, możemy zejść tutaj. Tylko tutaj chyba z tego, co widzę, jest przejście dalej. To ja w takim razie, moi drodzy, się jeszcze na chwilkę cofnę. Bo tam nie zwiedziliśmy jeszcze jednej odnogi, także ja się do niej wrócę. Właśnie, moi drodzy, też nowy po tytule odcinka, pewnie już widzicie, czy trzeci akty w tym odcinku skończyliśmy, czy nie. Ale właśnie wydaje mi się, że chyba skończymy, bo zostało nam już naprawdę niewiele do końca tego aktu. Jakoś właśnie tak około 30 minut rozgrywki, coś takiego. Dobra, i co my tu znajdziemy właściwie? Okej, po całość tu przejść, zawsze trochę przeciwników i trochę expa. Szkoda, że z kufra nic nie wyleciało, no ale już mniejsza z tym. Dobra, moi drodzy, to w takim razie ruszajmy do kolejnego przejścia. Chyba na drugi poziom tej wieży się udamy, tak mi się wydaje. Bo jesteśmy aktualnie na poziomie pierwszym, także raczej właśnie udamy się na poziom drugi tej wieży przeklętych. Dawaj, nekromanta, let's go. W sumie nie mówię do niego Andrzejek w ogóle, oho. Skąd ty się tu wziąłeś? Ty jeszcze żyjesz. O, ty skubańcu. Ale skąd ci przeciwnicy się biorą? No przecież wyczyściłem całą lokację, co jest? Nie wiem, dziwne, no ale ja oczywiście tego grze za złe nie mam, no bo zawsze trochę ekspika się przyda. To jeszcze możemy sobie rozwalić, ale niestety nic z tego nie wyleciało. A, bo wy z dołu, skubani, przychodzicie, dobra. Okej, Wieża Przeklętych, poziom drugi. Jesteś już tak blisko, że niemal czuję twój oddech. To oczekiwanie jest podniecające.
Czy ona też jest jakimś sukubem, czy co? W sumie chyba jest, bo coś tam jeszcze... przecież o niej mówił Asmodan, że jest jego konkubiną, jakby to Złomek powiedział, także... chyba faktycznie ona jest sukubem. Także nieźle. No dobra, idziemy dalej. Trzeba będzie sklepać tego sukuba. Bo jak żeby inaczej. Dobra, ładna poszła włócznia, jeszcze jedna. Na szczęście mam teraz właśnie tak mocną regenerację zdrowia, że mogę sobie tymi dzidami rzucać do woli tak naprawdę. Oho. A, no tak, no mogę rzucać do woli, tylko oczywiście esencja jest potrzebna. Wow, co mi teraz zdrowie zeszło? Okej, pięknie, co trójka padła. Tu mamy, widzę, filakterium dla nekromanty tylko i wyłącznie. Jest ten przedmiot, ale niestety... No ja mam broń dwuręczną, także i tak sobie nie poużywam tego filakterium. Właśnie szkoda, że nie mam jakiejś broni jednoręcznej, bo to w sumie by się przydało. Zawsze mielibyśmy też trochę więcej bonusów właśnie z tego filakterium, czy to z serca dla nekromanty. Chociaż serca dla nekromanty bardzo dawno już nie dropnęliśmy żadnego. Dobra, szkoda, że ta włócznia nie doleciała. Kurde, ile was tu panowie jest? Okej, pięknie. Jeszcze mamy 100 z kości, ale nic z niego niestety nie wylatuje. Kurde, niby niszczymy te przedmioty, ale szału nie ma niestety. Chociaż no, przypominam, że w jednym z odcinków, chyba nawet w tym akcie, z tego co pamiętam. Tak, to było chyba w tych, w lochach, czy tam w więzieniu jakimś. No to przecież z jednego ciała wyleciał nam legendar, więc... Mimo wszystko warto te... Wszystko się skończy. Nie chcę już nigdy więcej widzieć schowy. Mimo wszystko, moi drodzy, warto rozwalać te rzeczy oczywiście, bo w większości wypadków, nic nam nie wyleci z tych rzeczy. No ale ostatecznie właśnie z jednego tego elementu otoczenia, no to wyleciał nam legendar właśnie, więc mimo wszystko warto to rozwalać. Bo właśnie nigdy nie wiadomo, co możemy ostatecznie dostać z tego. Sądziłam, że będzie ich więcej. Jak ty kobieto, jak ty sądziłaś, że będzie ich więcej? Zobacz, ile tych nieumarłych tu jest. To jest jakaś przesada normalnie. Oho, no i propos, właśnie wyleciał nam jakiś przedmiot. Niestety gorszy, ale... Ale jednak wyleciał. Dobra, tutaj już nic, także schodzimy jeszcze niżej. Schodzimy normalnie na samot do piekła. Tak to w sumie wygląda, jakbyśmy schodzili dosłownie na samot do piekła. Dobra, rozwalamy ten goblin jeszcze biegający. Okej, serce przeklętych i mamy punkt kontrolny. I to jeszcze przed wejściem do lokacji, także jakieś chyba siwe dymy się tu będą działy. Dobra, na razie w sumie takie jednolite przejście. Nic się nie dzieje za bardzo. Okej, tajemniczo, cisza martwa wręcz. O, kogo my tu mamy? O tak, nie mogłam się tego doczekać. No to ruszajmy w takim razie, mamy chyba ostateczną walkę z Cydeą. Dlaczego chcesz mnie jeszcze przyjemno? Okej, to było banalnie proste. Posłuchajmy nowej wiedzy. Choć Asmodan otacza się wieloma poplecznikami, Cydea to jego pupilka. Ani żądzy jest równie pięknym, co i groteskowym zjawiskiem. Posiada korpus kobiety i odnóża pająka. Podobno jej głos jest słodki niczym miód, lecz Cydea mówi wyłącznie językiem śmierci. Okej, fajnie było posłuchać, ale ta walka była tak banalna. Zabij Asmodana w sercu grzechu. Okej, no to lecimy w takim razie. Czyli moi drodzy, już jakby nie patrzeć, wielkimi krokami zbliżamy się właśnie do ostatecznego bossa tego aktu, czyli właśnie Asmodana. Rdzeń Areat, okej. Wzrasta zło Asmodana, które toczy świat, ale już niedługo. Dobra, moi drodzy, wrócimy się jeszcze do gmachu twierdzy Bastionu. Nie mogę uwierzyć, że sam zabieg
Mam dziś... Uwielbiam to uczucie, kiedy znajduje się coś cennego, co latami było zakopane. Cudowne. Dobra, widzę, że chyba żadnych dialogów pobocznych nie mamy z postaciami, jedynie z tym karczychem. Ale z nim już gadaliśmy na samym początku gry, nie wiem właśnie czemu te dialogi w dalszym ciągu nie zniknęły. No dobra. Tymczasem let's go! Okej, zaś takie mega liniowe przejście. A może się trochę rozwinie jeszcze za chwilkę, oho, elitka. Ale kurde, naprawdę, jak my użyjemy tej dwójeczki na zmodanie, to on też tak łatwo padnie. Ale jeszcze zobaczymy, czy tak będzie faktycznie. Ale widzicie, jak nie używam dwójki, no to jednak troszeczkę się trzeba namęczyć z tymi czy to elitkami, czy bossami. Okej. Co my tu mamy? No broń dodaje mi dwa jakby bonusy, ale niestety szału nie ma z tym, bo obniża mi obrażenia o 15%. Czekajcie, a te rękawice, to muszę sobie policzyć, moment. Czekajcie. Są lepsze, okej, to załóżmy je sobie. Oho, kolejne sukuby. Dobra, jeszcze te pajączki. Kurde, łatwo z tymi przeciwnikami, naprawdę. Mam nadzieję, że w czwartym akcie będzie można podnieść sobie poziom na eksperta, bo no serio, ta gra jest za prosta, no nawet na tym trudnym. Także mówię, liczę na to, że w następnym akcie będzie można ten poziom trudności podwyższyć. To będzie pierwsza rzecz, jaką od razu sprawdzę, kiedy przejdziemy do kolejnego aktu. Śmierć nadchodzi. Bo jeśli ostateczny pojedynek w tej grze ma być równie łatwy, no to będzie trochę śmiesznie, nie ma co ukrywać. Oczywiście nie będę mówić, z kim będzie ten ostateczny pojedynek, bo to byłby spoiler, ale jeszcze zobaczycie. Jeszcze zobaczycie, moi drodzy, co i jak. Tak jak mówię, fabuły nie zamierzam spoilerować, bo jeśli ktoś poznaje fabułę Diablo 3 po raz pierwszy, to uważam, że naprawdę jest ciekawa, ma w sobie coś interesującego. Fajnie się to poznaje. Zwłaszcza świetnie się ogląda po raz pierwszy cutscenki CGI. Cutscenki to jest naprawdę złoto. No ale Blizzard od zawsze w sumie robił właśnie niesamowite te CGI. Te właśnie scenki w formacie CGI to jest, no genialnie jest Blizzard pod tym względem, naprawdę. Muszę przyznać, że te cutscenki są na niesamowitym poziomie. Równie mocno podobały mi się cutscenki na przykład w Halo 2 Anniversary, to też... Oho, elitka. Polecam też sobie ten let's play u mnie obejrzeć, ogólnie polecam naprawdę serię Halo. Nie wiem w sumie, czemu ona jest aż taka niepopularna w Polsce. Może dlatego, że mimo wszystko w naszym kraju raczej gracze preferują strzelanki realistyczne, a nie futurystyczne. Pewnie to wynika z tego. Ale Halo naprawdę dla samej fabuły naprawdę warto. Wiem, że trochę to brzmi nawet śmiesznie, że mówię, żeby w strzelankę pograć się dla fabuły, ale Halo ma tą fabułę naprawdę świetną. Samo uniwersum Halo jest genialne, bardzo rozległe i polecam ogółem. No dobrze, wbijamy na rejon, serce grzechu. I tu chyba czeka na nas właśnie Asmodan. Fajne ujęcie kamery. Idziemy po wielkich, epickich schodach do piekła. No i gdzie jest nasz Asmodanik? Nefalemski durniu! Kiedy kamień dusz zagości w mym ciele, siedmiu złączy się we mnie w jedność. Stanę się sumą wszystkich piekieł. Najwyższym złem. No jeszcze zobaczymy, stary. Dobra, Asmodan, let's go. Użyjmy sobie dwójeczki i lecimy. No, okej. Okay. On zaraz zginie. Ja pierdzielę. A proszę mnie nie wyzywać. Pożywią się twoją pychą, tak samo. O, legendar. No cóż, ta walka była banalna. Jak zwykle. Ja, dammit, nekromanta, jesteś zbyt OP, naprawdę. Dobra, co my dostaliśmy właściwie? O, lepszy napierśnik. Nawet ma 3 sloty na kamienie, co ciekawe. Tu jakieś naramienniki gorsze. Dostaliśmy legendarny sztylet, zobaczmy. Może będzie lepsiejszy. Man. Serio? Aż taki zły? No dobrze, no trudno.
O, patrzcie, a to jest śmieszny przypadek, kiedy broń legendarna, którą dopiero co dostaliśmy, jest gorsza od broni rzadkiej. Zobaczcie. Trochę śmiesznie. I widzę, że ta broń, no ona jest dużo lepsza od tej, którą aktualnie posiadamy. Okej, także weźmy ją sobie. Mam obrażeń teraz 17 tysięcy, okej. Dobra, i możemy sobie jeszcze te klejnoty powkładać. Niech będzie, czemu by nie. Okej. No i dobra, moi drodzy, także co? Weźmy dużo Asmodana. Udało nam się. Leo, szybko. Zamknij jestestwo Asmodana w kamieniu duszy. Gotowe. Nie śmiałem nawet o tym marzyć. Całe zło uwięzione w kamieniu. Gdy go zniszczymy, wieczny konflikt nareszcie dobiegnie końca. Zniszczenie kamienia to nie lada wyzwanie. Wymagane są rytuały. Musimy wrócić do twierdzy i poczynić ostateczne przygotowania. Długo czekałem na tę wiedzę. Oj tak, zdecydowanie. Mamy kolejny poziom. Wróć do gmachu twierdzy Bastionu. Dobrze, zaraz to zrobimy. Jeszcze chcę tylko zobaczyć sobie umiejętności. Trupia lanca, krwawa lanca. Wykorzystuję część twojego zdrowia, aby wystrzelić w stronę celu dodatkową lancę. Kurde, coraz więcej umiejętności kosztuje nasze zdrowie. Nie podoba mi się to. Zbroja z kości, ciało twoje utrzymuje. Koszt 20% zdrowia. Aż tyle? Zwiększa twoje punkty życia na sekundę za każdy trafiony cel. Kurde, naprawdę, te umiejętności coraz więcej HP kosztują. Nie podoba mi się to. Wracam do miasta. Przecież niedługo zużyję całe zdrowie, żeby w ogóle umiejętności używać. Okej, widzę, że możemy z porucznikiem pogadać, ale to może za chwilkę. Pobocznych dialogów chyba nie mamy też żadnych. Okej. Posprzedajemy sobie, moi kochani, te wszystkie bronie i inne tam pierdoły i pogadajmy z tym naszym porucznikiem. Niesamowite zwycięstwo! Wiedziałem, że Asmodan nie może się z wami mierzyć. Gdzie są Adria, Lea i Tyrael? W zbrojowni pewnie świętują. Powinieneś do nich dołączyć. No dobrze, i dostaliśmy jeszcze kolejną rzecz. O, i to dużo lepszą. Znaczy, może nie dużo lepszą, ale podwyższającą nam niemalże każde statystyki, więc jak najbardziej na propsie. Dobrze, moi drodzy, to ruszajmy tam w takim razie tej zbrojowni. Oho. Chyba tu mała rzeźnia się stała, co? Zobaczcie. Czemu tu są takie zwłoki, co jest? Adrio, kiedy postanowiłaś nas zdradzić? 20 lat temu wielka i straszliwa moc przywiodła mnie do Tristram. Lecz Aidan, pierworodny syn Leoryka, pokonał tę moc i chciał uwięzić ją we własnym ciele. Mroczny wędrowiec. To właśnie diablo w nim ujrzałam i przysięgłam mu wierność. Teraz jego wielki plan się wypełni. Droga Leo, Deckard zawsze podejrzewał, że twoim prawdziwym ojcem był sam Diablo. A teraz, moja córko, będziesz mu służyć za naczynie. Ja żyję. Lecz jestem czymś więcej niż niegdyś. Siedmiu złych złączyło się we mnie. Jedność. Jestem najwyższym złem. Adrio, moja wierna służebnico, dobrze się spisałaś. Możesz odejść. Czekaj na moje wezwanie. Teraz nareszcie osiągnę cel, który zawsze mi umykał. Ostatecznie zniszczę Królestwo Niebios. No i niestety, moi kochani, musimy teraz szybko wskoczyć w ten portal. I tutaj właśnie mamy pytanie, czy wyruszyć do kolejnego aktu. No i właśnie ostatni akt, moi drodzy, będzie czwarty, będzie rozgrywać się w Królestwie Niebios właśnie. Ruszajmy.
nawet w sercu nieba. Anioły mogą czuć strach. Przede mną ukryć. Nieważne, w kogo się wcielisz. Ujawnij swą prawdziwą postać. Diablo. Yeah! No i niestety, moi drodzy, trochę słabo się to potoczyło. No, Andrea tak naprawdę wskrzesiła Diablo w ciele Lei, ponieważ Lea jest właśnie córką Diablo, co ciekawe. I my rozpoczynamy tym samym akt czwarty. Lea odeszła. Drzemiąca w niej moc należała do Diablo, który odrodził się, potężniejszy niż kiedykolwiek. Cały ten czas to niebiosa były jego prawdziwym celem. A teraz anioły stoją na krawędzi zagłady. No i moi drodzy, gdybyśmy grali tylko w podstawową grę, czyli bez dodatku Reaper of Souls, no to ten akt byłby ostatnim i też dodam, że akt czwarty jest najkrótszym w całej grze. O niebiosa, cośmy uczynili. Okej, porozmawiaj z Tyraelem przy diamentowych wrotach. Ale wiecie co, moi drodzy, powiem wam tak. Mamy tu, widzę, punkt nawigacyjny i możemy się właśnie wrócić do gmachu twierdzy Bastionu. No bo oczywiście cała nasza ekipa przecież nie teleportuje się do nieba, prawda? Ale moi drodzy, słuchajcie, tutaj myślę, że zakończymy sobie ten odcinek. Jest on troszeczkę krótszy niż zazwyczaj. No ale to z tego względu, że nie chcę już tego aktu tak na poważnie zaczynać. Zrobimy to sobie już w następnym odcinku. Widzieliście wstęp do tego aktu, wiecie już co i jak. No i będzie trzeba właśnie powstrzymać Diablo. I tak jak mówię, akt czwarty jest najkrótszym w całej grze. Nie wiem, może 4 odcinki on nam zajmie, coś takiego, mówię, akt naprawdę jest króciutki. No i zobaczymy się właśnie, moi drodzy, jutro w kolejnym odcinku z Diablo 3 Reaper of Souls. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i właśnie, do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku z Diablo 3 Reaper of Souls. Na razie!